Kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku Pobawimy się Play-Doh. Dawno tego nie było, a ja bardzo lubię tworzyć różne kreatywne rzeczy z zestawami od Play-Doh. Ale dzisiaj, moi kochani, mamy tutaj zestawy z dinozaurami, więc będziemy właśnie z nimi tworzyć fajne rzeczy. Pierwszy zestaw jest naprawdę wypasiony, ponieważ na samym środku znajduje się ogromny dinozaur. Ciekawe, jakie niespodzianki skrywa w środku, czyli co będziemy mogli z nim zrobić, za chwilę się tego przekonacie. Oczywiście mamy tutaj modelinę Play-Doh i wiele, wiele innych gadżetów. A drugi zestaw za to jest również fajny, ponieważ są mniejsze dwa dinozaury, nawet chyba trzeci. Jest jakaś piłeczka i oczywiście też jest modelina Play-Doh. Za chwileczkę zobaczycie, co tutaj można ciekawego zrobić z tym zestawem. W zestawie był duży dinozaur, następnie wulkan. Dodatkowo był odcisk dinozaura, na pewno go sobie dzisiaj zrobimy, no i nożyk. On na pewno pomoże nam wycinać czasami naszą ciastolinę. Okej, zaczynajmy. Mamy dinozaura, no i co najpierw zrobimy? Może mu taki długi jęzor. Jeśli chcemy zacząć od języka, to musimy wziąć sobie kolor, niech będzie taki różowy, a co, niech to będzie trochę inny jęzorek. Wyciągamy sobie stąd naszą modelinę, no i teraz słuchajcie, musimy otworzyć mu tył i tutaj wkładamy naszą modelinę do środka, aby powstał taki długi język, więc wkładamy tutaj, nie żałujemy, bo chcemy mieć naprawdę długi język naszego dinozaura. Okej, uwaga! Czy jesteście gotowi? To teraz język wyjdzie. 3, 2, 1. Jaki długi jęzor wyszedł naszemu dinozaurowi. Wow, świetnie! Dinozaur ma język, ale brakuje mu kolców tutaj z tyłu. One będą w kolorze żółtym. Wyciągamy modelinę. O, myślę, że tyle wystarczy. Super. I teraz otwieramy jego tył i musimy teraz mocno docisnąć ten sprzęt tak, aby powstały kolce. Uwaga, gotowi? Wow, ale super! I nawet szybko poszło. Bardzo fajny i przyjemny jest ten zestaw, a kolce naszego dinozaura są już gotowe. Kolce oraz język gotowe, ale my zajmijmy się tym wulkanem. Zrobimy teraz bardzo duży wulkan, więc jesteście gotowi? Okej, mamy nasz wulkan. On będzie w kolorze pomarańczowym. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Najpierw musimy tutaj włożyć naszą modelinę, więc wyciągam sobie z pojemniczka i wkładam ją tutaj bardzo dużo, aby nasz wulkan był taki duży. Okej, myślę, że tyle wystarczy. No i teraz uwaga, czy jesteście gotowi? Wulkanie, powstań! Wow, jaki ogromny! Słuchajcie, muszę na sam dół pojemniczek sprowadzić, a wulkan jest przeogromny. I możemy jeszcze go tak ładnie tutaj poukładać, jakoś fajnie pozabijać. No świetny jest ten wulkan, niech dinozaur lepiej ucieka. Wulkan, język oraz kolce gotowe, ale czy Wy jesteście gotowi na zrobienie odcisku wielka stopa dinozaura? Okej, wielka stopa dinozaura jest już przygotowana, w sumie tylko forma, a tutaj mamy naszą modelinę, wzięłam sobie w kolorze zielonym, taka będzie ta stopa i uwaga, gotowi, odciskam. Wow, super! I tutaj może właśnie przydać mi się nożyk, abym nadmiar naszej modeliny ściągnęła za pomocą tego nożyka. Wtedy tak precyzyjnie wszystko dotknę, przetnę, bardzo dobrze. I tutaj jeszcze, okej. Myślę, że już wystarczy i teraz mogę naszą foremkę podnieść. Uwaga, uwaga, uwaga. Jaka ogromna stopa dinozaura! Ho, wielka jest! Kolejny zestaw prezentuje się również fantastycznie. Mamy tutaj dinozaury. Jeden jest zielony, drugi pomarańczowy i niebieski, ale za to ten niebieski jeździ na kółeczku, który akurat ma wzorki tutaj, szablony, więc na pewno coś będziemy mogli wycisnąć na naszej modelinie. Za to ten ma tutaj nożyk. O, chyba coś będziemy musieli przeciąć właśnie tym dinozaurem. A temu będziemy mogli dorobić tutaj na górze takie rogi. Szykuje się fajna zabawa, więc zaczynamy! Najpierw dorobimy temu zielonemu dinozaurowi rogi. Spodobał mi się kolor różowy, będzie ładnie kontrastowo to wyglądało, więc otwieramy
i wkładamy tutaj naszą modelinę i uwaga, gotowi jesteście, zaraz pojawią się rogi. Oh, jakie duże! Te rogi aż tutaj opadają mu. Wow, super to wygląda, prawda? Nasz super rogacz idzie już sobie na odpoczynek, a za nim wjeżdża kolejny dinozaur, bo on jest na tym swoim kółeczku. Ha, już wiem, on będzie chciał odcisnąć swoje ślady, więc ja do tego mam tutaj niebieską modelinę i teraz ją sobie tutaj na płasko rozłożę, o właśnie tak, aby zobaczyć, jakie ślady nasz dinozaur zostawi. Jesteście gotowi? To uwaga, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wow, to są ślady dinozaura, spójrzcie tylko. Dobra, to zrobię jeszcze raz ślady i jeszcze raz. O, super, jeśli ktoś zobaczyłby taki placek na swojej drodze, to od razu by widział, że dinozaur tędy przechodził. Okej, a teraz może kolejnym dinozaurem przetniemy całą tą konstrukcję. O, ale super, ekstra, jaki ten nożyk jest mocny, wow, ale piękny ślaczek nam zrobił. No ja jestem zachwycona, fajnie to wygląda, prawda? W zestawie jeszcze była piłeczka i zaraz sobie zobaczymy, co ta piłeczka zrobi, kiedy przejedziemy. O, ona też ślady robi, to jeszcze jakie mocne, zobaczcie. Tak się prezentuje cały zestaw dinozaurowy. Spójrzcie najpierw na tego dużego dinozaura. Pamiętacie, tutaj zrobiłam duży język, zrobiłam kolce, zrobiłam również duży ślad dinozaura, no i wulkan. Naprawdę bardzo fajnie mi się na tym zestawie pracowało. Natomiast drugi zestaw miał już mniejsze takie dinozaury, ale również jest świetny, bo ten i ma kolce, ten ma tutaj fajne foremki, a ten ma nożyk i jeszcze piłeczka. Zestawy uważam są naprawdę świetne i super. Super, można się z nimi bawić. Kochani, jeśli spodobał Wam się ten filmik, koniecznie dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Ja uważam, że te zestawy od Playto są fantastyczne. Z dinozaurami możemy się super bawić. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału Kocham Zabawki. Wtedy będziecie dowiadywali się wszystkiego na bieżąco, o wszystkich nowościach. Dzięki, że ze mną byliście. Przesyłam Wam buziaki. Trzymajcie się, pa, pa!